Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Cieszę się, że znowu ze mną jesteście. I dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami roku 2017. I dzisiaj pokażę Wam moją ulubioną pielęgnację. I powiem Wam, że mam tutaj naprawdę same perełki. Najlepsze kosmetyki z najlepszych. Tutaj nie ma miejsca dla przeciętniaków. Tu są naprawdę gwiazdy, które skradły dogłębnie moje serce i są godne polecenia. Także co? Przechodzimy. Wydaje mi się, że filmik może być nieco długi, także zaopatrzcie się w kawęcy i oglądajcie. Dobra, to zaczynamy od demakijażu. I tutaj na początek te oto niepozorne chusteczki z firmy Bebe. Chusteczki, które używam naprawdę od lat, nie wiem ilu. Wypróbowałam już naprawdę wiele chusteczek tego typu, na przykład Rituals, Nivea, Garnier, ale powiem Wam, że naprawdę to są najlepsze chusteczki na rynku, są niesamowicie dobrze właśnie nasączone tym preparatem do makijażu i makijaż nawet wodoodporny, maskara, eyeliner, jakiś długotrwały podkład, wszystko schodzi po prostu jak przy użyciu czarodziejskiej różdżki. Także ja bez tych chusteczek naprawdę nie mogę się obejść, to jest ogromny komfort właśnie przy demakijażu, ponieważ jest to przede wszystkim bardzo, bardzo szybkie. Te chusteczki niestety dosyć zdrożały, kiedyś kosztowały ponad euro, teraz kosztują ponad 2 euro, ale słuchajcie, nieważne, i tak je kupuję, bo są naprawdę najlepsze z najlepszych. Serdecznie Wam je polecam. Także chusteczki. I oczywiście to nie jest jedyny punkt mojego demakijażu. Ja po użyciu takowych chusteczek używam jeszcze żelu czy pianki myjącej. Ale muszę Wam powiedzieć, że nie znalazłam w tym roku właśnie produktu myjącego, który tak skradłby moje serce, żebym mogła nazwać go ulubieńcem i polecić dalej. Także w tej kwestii nie mam dla Was nic, tylko właśnie te chusteczki. Dalej, moi drodzy, jak jesteśmy tutaj przy oczyszczaniu twarzy, chciałam Wam pokazać szczoty. Pierwsza szczotka to Luna 2 soniczna szczoteczka marki Foreo. Ja mam swoją szczoteczkę przeznaczoną do skóry mieszanej w tym takim ładnym, błękitnym kolorze. I ja o tej szczoteczce nakręciłam osobną recenzję, także tutaj nie widzę sensu, żeby się rozwodzić w tym filmiku, tracić czas, ponieważ tam macie wszystko dokładnie opisane, moje wrażenia, informacje dotyczące tego produktu, wszystko jest tam. Także link znajdziecie pod spodem, kliknijcie sobie, jeżeli macie ochotę. Ja tą szczoteczkę dostałam za darmo do testów, ale absolutnie nie wpływa to na moją opinię. Szczotka naprawdę podbiła moje serce i nie wyobrażam sobie pielęgnacji, codziennej pielęgnacji bez tego urządzenia. I słuchajcie, w roku 2017 używałam również tej szczoteczki malutkiej Luna Play od Foreo. To jest taka wersja, powiedziałabym, testowa, ponieważ ona po 100 razach się wyłącza. Ona już mi się niestety wyłączyła, ponieważ nieźle ją katowałam. Ale był to świetny gadżet, na przykład na urlopy. Można ją było po prostu zabrać sobie do kosmetyczki. To nie zajmuje dużo miejsca i się po prostu oczyszcza również podczas urlopu. Także jeżeli zastanawiacie się nad zakupem tej szczoteczki, która już jest ładowalna, polecam Wam może na początek kupić sobie właśnie tą Luna Play, żeby to przetestować, czy Wam w ogóle to odpowiada. Chociaż wydaje mi się, że każdemu to będzie odpowiadało. Właśnie recenzję do obu tych szczoteczek zostawię pod filmem, jak już wspomniałam. Także szczoteczki. I dalej, moi drodzy, mam tutaj Pure Clean Essence z Kiko. Taka oto wielka butla, tutaj mamy ile? 200 ml chyba. Tak? Tak. Tak to wygląda. Tutaj mamy napisane nawet w języku polskim, to Wam przeczytam. Jak znajdę. No gdzie to jest? O, tu jest. Płyn nawilżający o działaniu rewitalizującym. Tak. Jest to, słuchajcie, taki lotion, który nakładamy na naszą twarz po właśnie zmyciu makijażu, po wyszczotkowaniu na taką gołą twarzencję. Bierzemy sobie odrobinę tego produktu na nasze dłonie i tak sobie wklepujemy. I to, słuchajcie, przepięknie, tak odświeżająco pachnie, nawilża. Jak to nakładamy na twarz, to czujemy od razu taką ulgę, bo wiecie, skóra zazwyczaj po oczyszczaniu jest lekko napięta. A właśnie jak to nałożymy, to od razu mam uczucie ulgi, nawilżenia. I to działa też na zasadzie toniku, czyli reguluje pH naszej skóry. Świetny produkt, ta wielka butla starczyła mi naprawdę na cały rok. I jeszcze tutaj mam
na parę użyć, także bardzo jest to wydajny i naprawdę świetny, godny polecenia produkt i naprawdę niedrogi. Kosztuje to 7 euro, także serdecznie polecam. Ok, także teraz przechodzimy do pielęgnacji. Pielęgnacji, którą nakładam właśnie po oczyszczaniu, po tonizowaniu. I zacznę tutaj od mojego absolutnego ulubieńca. Ten ulubieniec pochodzi z firmy Kiehl's i jest to Daily Reviving Concentrate. Mamy tutaj 50 ml. Słuchajcie, niestety ja tutaj mam inną zakrętkę. Przełożyłam sobie tutaj tą pipetkę z kropli do nosa, bo moja oryginalna pipetka, zakrętka niestety się rozwaliła, potłukła. Także dzięki Bogu miałam jeszcze jedną przy kroplach właśnie do nosa i mogłam uratować sobie w ten sposób kosmetyk. Ale nie o tym mowa, moi drodzy. Mowa tutaj o kosmetyku. Zastanawiałam się, czy pokazać to w ulubieńcach roku, ponieważ ja to dostałam w ostatnim miesiącu roku na Mikołaja, 6 grudnia. Ale jak widzicie, zużyłam już tutaj połowę, ponieważ ja to katuję rano, wieczorem, codziennie. I mało tego, miałam 3 próbki tego kosmetyku, które znalazłam w moim kalendarzu adwentowym z zeszłego roku. Także już wcześniej testowałam ten produkt, bardzo mi się on spodobał i właśnie zażyczyłam sobie tutaj pełnowymiarową butelkę od Mikołaja. Także wydaje mi się, że ten produkt już wystarczająco testowałam, właśnie te próbki, tutaj połowa opakowania, także to już jest coś, coś już mogę o tym powiedzieć. Powiem Wam, że naprawdę ten kosmetyk od pierwszego użycia, od tej pierwszej próbki bardzo, ale to bardzo mi się spodobał. Jest to produkt przeznaczony na dzień, jak tutaj jest napisane i słuchajcie, naprawdę z rana nie możecie sobie zafundować nic lepszego. Nakładam sobie tutaj jedną pipetkę na dłoń i wklepuję i słuchajcie, to tak odżywia, budzi Waszą skórę, przepięknie pachnie takimi soczystymi pomarańczami, no coś pięknego, rewelacyjnie nawilża i ja, słuchajcie, od razu widzę różnicę. Jak nałożę ten produkt, to wydaje mi się, że moja skóra jest taka świetlista, wypoczęta, odżywiona, naprawdę bardzo, ale to bardzo się polubiliśmy i polecam każdemu. Ja używam ten produkt również na noc, mimo że jest napisane, że jest to produkt na dzień. Ja tutaj nie widzę przeciwwskazań. Jest to fajny, treściwy olej, który świetnie odżywia, nawilża i szybko się wchłania. Nie pozostawia takiej nieprzyjemnej, oleistej warstwy na naszej skórze. Także serdecznie Wam polecam, jeżeli szukacie dobrej pielęgnacji na dzień, czy też na wieczór. Dalej, moi drodzy, dalej mam tutaj krem z firmy Olas, jest to Beauty Fluid na dzień do skóry normalnej, suchej i mieszanej. Wygląda tak, duże opakowanie, 200 ml, ono jest już prawie puste, nie wiem czy to widać, ja tutaj akurat w świetle bardzo dobrze widzę, że zostało mi tylko tyle na dnie i ja już Wam kiedyś ten fluid pokazywałam. To jest taka bardzo lekka właśnie emulsja, która świetnie nawilża i właśnie tutaj znowu jest ten taki efekt kojenia, nawilżenia. Jak umyjemy naszą twarz i nałożymy to, to jest takie bardzo przyjemne, nawilżające, bardzo intensywnie nawilżające, a mimo wszystko konsystencja jest niesamowicie lekka, dlatego jest to świetny produkt właśnie pod makijaż. I ja również codziennie używam tego kosmetyku do mieszania z podkładem. Jak wiecie, ja używam podkładu dosyć ciężkiego, jest to Estée Lauder Double Wear, jak również teraz mam MAC Pro Longwear i to są właśnie podkłady takie no nieco ciężkie, co nie do końca mi odpowiada, dlatego mieszam je właśnie codziennie z tym fluidem i mam taki efekt, jaki sobie wymarzyłam. Także serdecznie Wam polecam ten krem rewelacyjny nawilżacz. To już jest moja, nie wiem nawet która butelka. Używam na spółę z Markusem i oboje jesteśmy bardzo zadowoleni. Kosztuje chyba 6 euro, także nie jest to dużo. Także to i kolejny kosmetyk. Słuchajcie, tutaj zastanawiałam się, czy pokazać ten kosmetyk w kolorówce, czy w pielęgnacji, ale jednak stwierdziłam, że jest to dla mnie bardziej pielęgnacyjny produkt. A mowa tutaj o kremie z Origins Ginseng SPF 40. Jest to, słuchajcie, taki krem lekko koloryzujący, z takim właśnie świeżym, fajnym tintem. Ja Wam teraz to pokażę na dłoni, na zbliżeniu. Okay.
krem dopasowuje się do kolorytu skóry. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że wydaje mi się, że dla osób, które mają bardzo jasną, białą karnację, może tutaj ten produkt być za ciemny. Nie wiem, czy on się do końca dopasuje. W każdym razie do mojej karnacji sprawdza się rewelacyjnie. Ja sobie to kupiłam na urlop, jak się nie mylę, przed wylotem do Tajlandii. Bo powiem Wam, że ja mimo, że lubię, jak widzicie, dużo się malować, to właśnie w tych okresach gorących, czy też właśnie na urlopie, nie lubię nakładać dużo mazi na swoją twarz, bo bardzo mi to przeszkadza, to spływa. Także chciałam właśnie mieć coś takiego delikatnego, żeby ta twarz jakoś wyglądała, ale żebym nie musiała nakładać właśnie ton ciężkiego makijażu i powiem Wam, że sprawdzało to się rewelacyjnie. Jest to fantastyczny nawilżacz, pozostawia na naszej twarzy taki świeży, soczysty glow, tak bym to nazwała. I mamy tutaj, słuchajcie, SPF 40, także na plażę, na urlop, słuchajcie, no nie ma nic lepszego. Ja teraz odstawiłam ten kosmetyk na zimę, teraz używam normalnego podkładu. Natomiast już się cieszę, jak przyjdą właśnie te miesiące letnie, wtedy znowu tubka ta pójdzie w ruch, bo słuchajcie, moim zdaniem na lato nie ma nic lepszego. I tutaj jest jeszcze napisany Energy Boosting, czyli produkt ten ma, tak wiecie, odżywiać, budzić naszą skórę i właśnie to robi i nadaje, jak już wspomniałam, taki niesamowity, świeży glow. No, mi się bardzo, ale to bardzo to podoba. Dalej, moi drodzy, krem brązujący do twarzy. Dostaję naprawdę od Was masę pytań, jakich samoopalaczy czy też balsamów brązujących używam. I muszę Wam powiedzieć, że ja absolutnie nie jestem fanem właśnie samoopalaczy czy jakichś tam balsamów brązujących, ponieważ ja bardzo lubię nosić ubrania takie, wiecie, kolorowe, jaśniejsze i zawsze, ale to zawsze miałam ten problem, że właśnie tego typu balsamy, tego typu produkty brudziły moje ubrania. Co, słuchajcie, nie bardzo mi się podoba i jest to bardzo nieestetyczne moim zdaniem. Ale jeżeli chodzi o twarz, postanowiłam zakupić sobie coś brązującego z tego względu, że moja twarz zawsze jest jaśniejsza od reszty ciała. Ja się przyznaję bez bicia, że chodzę tak raz do dwóch razy w miesiącu na solarium i właśnie moje ciało bardzo szybko się opala, a twarz już wolniej i ja, słuchajcie, jeszcze się tutaj demakijażuję, szczotkuję, peelinguję, nie wiadomo co robię i oczywiście ta opelizna schodzi szybciej, także mam białą twarz, brązowe ciało. I co ja z tym robię? Używam tego kremu brązującego z Lavery, to są kosmetyki naturalne, bio, jest tutaj napisane. Kosmetyk ma mocno nawilżać, zawiera olejek bio, olejek z makadami, jak również ze słonecznika. Tak to wygląda. Proszę bardzo, mam tutaj 50 ml i powiem Wam, że kosmetyk jest rewelacyjny. Opalenizna, którą uzyskuję dzięki temu kremowi, jest bardzo naturalna, taka brązowiutka, nie jest pomarańczowa, nie pozostawia ten balsam plam. On tak właśnie bardzo, bardzo delikatnie, naturalnie opala. I powiem Wam, że przetestowałam już parę produktów i do tej pory nie znalazłam nic lepszego. Także jeżeli chcecie mieć ładną, naturalną opaleniznę, serdecznie Wam polecam. Ja czasami jak gdzieś wychodzę, nakładam również ten produkt sobie tutaj na dekolt. Jak mam jakąś taką sukienkę, wiecie, mocniej wydekoltowaną i naprawdę serdecznie, serdecznie Wam polecam. Naturalna opalenizna i produkt nie jest drogi, on kosztuje chyba 6 euro. Także super. I dalej, moi drodzy, mam tutaj maskę. Ulubioną maskę z firmy Origins Drink Up Intensive. Tutaj mamy 100 ml i to jest, słuchajcie, ta bardzo popularna maska zielona. Maska, którą nakładamy na noc, nie zmywamy i rano budzimy się piękne. Dużo, dużo dobrego słyszałam o tym produkcie i naprawdę wszystko mogę tylko potwierdzić. Ta maska to na ten moment mój ulubiony produkt pielęgnacyjny. Jak, słuchajcie, wiem, że na następny dzień muszę wyglądać pięknie, świeżo, to wiem, że ta maska nigdy mnie nie zawiedzie. Nakładamy ją, jak wiemy, że na przykład będziemy mieli krótką noc, a na drugi dzień musimy wyglądać świeżo. No słuchajcie, ta maska Was uratuje, tutaj nie ma o czym mówić. Budzimy się z piękną, nawilżoną, odżywioną skórą, która ma piękny, zdrowy koloryt. No słuchajcie, czego chcieć więcej? Rewelacyjna maska uratowała mnie w niejednej sytuacji, także serdecznie Wam polecam.
Ale jeżeli nie chcecie wydawać ponad 20 euro za tą maskę, to polecam Wam tutaj maseczkę saszetkową z firmy Merz Special. To jest Schlaf dich schön maskę. Można to na polski przetłumaczyć: wyśpij się i bądź piękna, wyśpij się piękna. No ciężko jest sobie przetłumaczyć, coś w tym stylu w każdym razie. Ja tutaj mam tylko jedną połówkę, drugą jak widzicie już zużyłam. Taka saszetka starczy Wam gdzieś tak na 4 razy, na 4 noce i działa tak samo jak ta maska moim zdaniem. Również budzimy się piękne, skóra jest odżywiona, nawilżona, promienna. Także wypróbujcie sobie. Te maski są do znalezienia tutaj w niemieckim Rossmannie. Nie wiem, czy są w Polsce, szczerze mówiąc wątpię. Jeżeli ktoś wie, to proszę pisać, jeżeli się mylę. I są naprawdę bardzo tanie, z tego co pamiętam chyba 99 centów. Także wypróbujcie koniecznie. I teraz, moje drogie, przechodzimy do pielęgnacji ustnej. I zacznę tutaj od peelingów. Ja słuchajcie, bez peelingów naprawdę nie mogę żyć, ponieważ używam szminki matowe, długotrwałe, co niestety wysusza moje usta, no i wtedy nie wyglądają one zbyt ciekawie, ale biorę sobie peeling w takiej sytuacji i po kłopocie, moje drogie. I moje ulubione peelingi to te z Kiko. Tutaj mam jeden już na wykończeniu. To są peelingi cukrowe, które pięknie pachną, słodko smakują i uroczo wyglądają. Tutaj mam jeszcze jeden w zapasie, który nie jest nawet otwarty, jak widzicie. Niestety te peelingi są limitowane. One przychodzą od czasu do czasu w jakiejś tam kolekcji, także jak je zobaczycie, to bierzcie, bo są rewelacyjne. Ok, i dalej mamy balsamy do ust. Moje ulubione balsamy do ust to te z firmy EOS, czy też IOS, jak wolicie, ale muszę Wam powiedzieć, że nie wszystkie osy tak samo dobrze wpływają na moje usta. Miałam już EOS taki turkusowo-biały i on nie za bardzo nawilżał moje usta. Miałam EOS waniliowy, on również niezbyt dobrze wpływał na moje usta. Natomiast na przykład ten EOSik różowo-biały fantastycznie nawilża i jak dla mnie nie ma naprawdę nic lepszego. Pachnie przeuroczo kokosem. O tak. I słuchajcie, jak ja to nałożę sobie na noc, to budzę się z pięknymi, soczystymi, nawilżonymi ustami. Także dla mnie to jest rewelacja. Świetnie sprawdza się również pod pomadkę, ponieważ bardzo szybko się wchłania, nie jest zbyt tłusty. I tutaj również bardzo spodobał mi się EOS z tej kolekcji świątecznej. Taki czerwono-biały. On ma właśnie pachnąć tymi laseczkami cukrowymi, świątecznymi. I on jest miętowy. Bardzo ładnie również pachnie, tak świeżo. Dzięki właśnie temu, że jest miętowy, on tak lekko nam gilgocze, że tak powiem, usta, ale to w ogóle mi nie przeszkadza. Balsam również świetnie nawilża, także absolutni ulubieńcy. I kolejny balsam do ust, który również bardzo, bardzo lubię, jest ten popularny balsam z Kielca Lip Balm, który wygląda tak, w takiej oto tubeczce. Proszę bardzo, ten balsam jest również świetny dla moich ust, fantastycznie nawilża, go nałożę na noc, budzę się z pięknymi, nawilżonymi ustami. Wydaje mi się natomiast, że nie wszystkim przypadnie ta konsystencja do gustu, ponieważ konsystencja jest taka błyszczykowa, tłusta, lekko jakby oleista. No i wiem, że nie każdy to lubi i balsam ten na pewno nie nadaje się pod pomadki na dzień, ponieważ jest za tłusty. Co prawda możemy odczekać pół godziny, aż to się nam wszystko wchłonie, ale kto ma na to czas? Ale na noc to jest po prostu świetny kosmetyk. Także to była pielęgnacja ust i teraz pielęgnacja dłoni. Słuchajcie, w końcu znalazłam krem do rąk stworzony dla mnie. Ja mam niestety, a właściwie miałam przed znalezieniem tego kosmetyku, ogromny problem z moimi dłońmi. Naprawdę skóra była bardzo, ale to bardzo wysuszona. Nieważne co ja tam na te ręce nakładałam. To samo jeżeli chodzi o stopy. Ale słuchajcie, znalazłam tutaj kosmetyk L'Occitane. Jest to krem do rąk z 25% zawartością masła shea. Wygląda tak. Ja tutaj mam tą wielką butlę, właściwie tubeczkę, 150 ml. I powiem Wam, że to jest krem stworzony dla mnie. Ma taką fajną, gęstą konsystencję, która szybko się wchłania, rewelacyjnie nawilża. Ja sobie to nakładam na noc, na dłonie, taką grubszą warstwę, również na stopy, mimo że jest to krem do rąk. W postaci, wiecie, takiej maseczki nakładam sobie skarpetki i rano po prostu mam piękne, nawilżone stopy, dłonie.
Używam ten krem również w ciągu dnia, jak czuję, że coś tam jest nie tak i muszę Wam powiedzieć, że odkąd mam ten krem, nie mam problemu właśnie z przesuszonymi dłońmi czy też stopami. Także polecam naprawdę od serca wszystkim tym, którzy borykają się właśnie z przesuszoną skórą na dłoniach. I teraz, moi drodzy, pielęgnacja ciała. Mam tutaj peeling, który pokazywałam Wam już na pewno ze 100 razy. Jest to peeling z marki Rituals Himalaya Scrub. Proszę bardzo. Ja w tym roku zużyłam 3 opakowania tego peelingu, ponieważ ja dosyć dużo tego nakładam. Jest to peeling solny. On jest zatopiony w takim nawilżającym olejku. Już muszę sobie wąchnąć, bo nie wytrzymam. O, zapach jest, słuchajcie, tak przyjemny, relaksujący, taki lekko luksusowy nawet bym powiedziała. Bardzo go lubię. I właśnie ten olejek fajnie nawilża nam skórę i po użyciu tego peelingu nie potrzebujemy już balsamu. Ja mam tutaj tyle tego produktu, już widzicie na dnie, tak że będę się musiała niebawem zaopatrzyć w nowy. Zresztą mam tam jakieś próbki peelingów z kalendarza adwentowego, także najpierw muszę jeszcze je wykończyć. Bardzo Wam naprawdę polecam te peelingi Rituals. Idźcie sobie tam do sklepu, powąchajcie, ponieważ oni mają masę różnych zapachów. Wybierzcie odpowiedni zapach dla Was i zaopatrzcie w coś takiego, bo naprawdę jakość pierwsza klasa. Serdecznie polecam. I teraz, kochani, balsam do pielęgnacji ciała. Przyniosłam tutaj balsam z firmy Haka Natur und Pflege, czyli natura i pielęgnacja. Jest to, słuchajcie, specjalna emulsja dla suchej skóry i skóry wymagającej. Przepraszam, teraz tłumaczę, także tak się plątam. Jest to taka urocza tubka krówkowa. Mamy tutaj 200 ml i ja ten produkt znalazłam w Glossy Boxie. I powiem Wam, zakochałam się. Konsystencja tego produktu jest taka fajna, gęsta, nawilżająca, odżywiająca. I powiem Wam, że odkąd używam tego balsamu, również nie mam problemu ze suchą skórą. Często przede wszystkim moje łydki i moje dłonie były przesuszone, a teraz takiego problemu nie mam. To naprawdę rewelacyjnie nawilża skórę. Zresztą produkt ten jest właśnie specjalnie przeznaczony do skóry bardzo suchej, czyli mojej, słuchajcie. Także odkąd tego używam, mam skórę jak pupcia niemowlaka. Serdecznie polecam wszystkim, którzy właśnie mają problemy ze skórą suchą. Nie wiem zbytnio, gdzie można to dostać, ponieważ jak już wspomniałam, ja dostałam to w Glossy Boxie, ale wygoogluję to dla Was i podlinkuję. Jeżeli ktoś ma ochotę na ten balsam, to możecie sobie zajrzeć. Ok, i teraz przechodzę do włosów. Tutaj, jeżeli chodzi o włosy, mam 2 produkty. I pierwszy produkt, który uwielbiam, jest to olejek, przepraszam, nie olejek, tylko wosk. Wosk kokosowy do włosów Swiss Opal, jeżeli dobrze wymawiam tą firmę. Tak to wygląda. Olejek znowu mówię. Wosk pokazywałam Wam w ulubieńcach. Jest to naprawdę produkt, który kosztuje w Rossmanie 2 euro z czymś, także grosze, a jest rewelacyjny. Tak wygląda zużycie właśnie po roku używania. I do czego ja tego używam? Używam to, jak robię sobie kucyka, czy też właśnie warkocza, jak dzisiaj. Ja mam często ten problem, że mi odstają tutaj takie małe włoski i właśnie sobie biorę odrobinę tego, przylizuję i wszystko jest przylizane, gładkie, błyszczące. Także produkt naprawdę ratuje moją niejedną fryzurę. Serdecznie Wam polecam, tylko nie przesadzajcie z tym, bo jak za dużo nałożycie, to włosy będą wyglądały na tłuste. Już parę razy właśnie popełniłam ten błąd. Także z umiarem, moi drodzy, z umiarem. Także to był wosk i teraz mój ukochany lakier do włosów, który również Wam parę razy pokazywałam. Jest to Schwarzkopf Got to Be, żółty. Proszę bardzo. I słuchajcie, ten lakier ma swoje wady i zalety. Zalety są takie, że naprawdę jest to jedyny lakier do włosów, który trzyma moje włosy, trzyma moją fryzurę. Przetestowałam już masę produktów tego typu i naprawdę za każdym razem po paru godzinach moja fryzura się rozlatywała na wszystkie strony, a tylko ten produkt trzyma ją naprawdę od rana do wieczora. Także ja się bez tego naprawdę nie mogę obyć. Ale produkt ten, jak już wspomniałam, ma swoje wady. Jest to, jak tutaj nawet jest napisane, klej w sprayu, także trzeba uważać. Nie można tego pryskać tutaj zbyt blisko, ponieważ poskleja nam to włosy, co wygląda niezbyt estetycznie. I właśnie dzięki temu, że jest to taki mocny lakier, no niestety nieco wysusza włosy. Także po użyciu tego myjemy głowę, nakładamy dobrą pielęgnację.
No ale trudno, słuchajcie, jest to jedyny lakier, jak już wspomniałam, który trzyma moje włosy, także nie mogę się bez tego obyć. Zużyłam, nie wiem nawet ile butelek w tym roku, Markus używa go razem ze mną, także dużo, dużo tego idzie. Także to były produkty do włosów i teraz zbliżamy się powoli ku końcowi. Mam tutaj dla Was moje ulubione perfumy. Przyniosłam ze sobą dwa ukochane flakoniki i pierwszy z nich to oczywiście, jakie to zdziwienie, Chloe. Chloe to jest, słuchajcie, mój zapach, mój ukochany zapach, tak pachnie Evelina Big Lashes. Ja uwielbiam zapachy świeże i Chloe zdecydowanie do takich należy. Jest to zapach kwiatowy, świeży, ale bardzo taki seksowny, kobiecy. Moim zdaniem można używać tych perfum zarówno na dzień, jak i na wieczór. Dla mnie to jest, słuchajcie, kwintesencja kobiecości zamknięta w flakoniku i zawsze jak używam właśnie tych perfum, dostaję masę komplementów, także coś w tym musi być, moi drodzy. Także idźcie sobie do perfumerii, powąchajcie, zobaczcie, czy jest to zapach odpowiedni dla Was, czy również Wam się podoba, ponieważ ja zbytnio zapachów opisywać nie potrafię. W każdym razie ja uwielbiam. Także Chloe i kolejny zapach, który skradł moje serce w roku 2017, to Good Girl Carolina Herrera. Jak widzicie, trzymam dalej ten kartonik. Słuchajcie, tak mi się to podoba. Stoi sobie u mnie w łazience w ten sposób i cieszy kobiece oko. Ale oczywiście moje oko cieszy dużo bardziej ten oto seksowny flakonik. To jest taka, jak widzicie, bardzo wysoka, seksowna szpileczka, proszę bardzo. I powiem Wam, że jak ja te perfumy powąchałam w perfumerii, to od razu wyobraziłam sobie siebie w seksownej sukience, wieczorem, na romantyczne kolacje, ja z psika na tymi perfumami. No słuchajcie, wiedziałam, że muszę je wziąć. Od pierwszego wąchnięcia po prostu zakochałam się, co mnie nieco zdziwiło, ponieważ ja właśnie preferuję zapachy świeże, a to zapach świeży na pewno nie jest. Wiem, że perfumy te mają swoich zwolenników, jak i przeciwników. Ja należę, powiedziałabym, nawet do miłośników. No co, znowu moim zdaniem kwintesencja kobiecości. Niektórzy mówią, że jest to zapach taki nawet lekko męski i coś chyba w tym jest. No ale nie wiem, nie potrafię opisywać zapachów, także powąchajcie sobie, zobaczcie, czy jest to coś dla Was. Ja naprawdę przepadłam. Ulubione perfumy na wieczór, jak dla mnie, na dzień raczej ich nie używam. Także tak, moi drodzy, to były moje ulubione perfumy, to była moja ulubiona pielęgnacja. Dajcie znać, co sądzicie o moim filmiku. Mam nadzieję, że nie gadałam zbyt długo i Was nie zanudziłam. Dajcie mi koniecznie znać, czy używałyście któryś z tych produktów, może któryś mój ulubieniec jest i Waszym ulubieńcem. I słuchajcie, jeżeli macie jakieś kosmetyki, które Wy polecacie, jeżeli macie jakąś perełkę, to piszcie, ja będę wdzięczna za każde trafne polecenie. I co? Żegnam się, do zobaczenia w ulubieńcach kolorowkowych już niedługo, także pa, pa.